Homilia Paschalna starożytnego autora: Rozważając szczęście przywróconego zbawienia, Paweł apostoł woła: Tak jak przez Adama, śmierć weszła na ten świat, tak też przez Chrystusa, zbawienie zostało przywrócone światu. I mówi jeszcze: Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi człowiek z nieba niebiański. Następnie zaś dodaje, A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, to znaczy zbrodni starego człowieka, tak też nosić będziemy wyobrażenie człowieka niebieskiego, to jest człowieka przyjętego przez Boga, odkupionego, odnowionego, oczyszczonego i dostąpiliśmy zbawienia w Chrystusie. Albowiem, jak mówi ten sam apostoł, Chrystus jest początkiem. Bo w nim jest zmartwychwstanie i życie. Dalej idą ci, którzy należą do Chrystusa, to znaczy żyją świętością jego życia i czerpią nadzieję z jego zmartwychwstania. Oni także razem z nim posiądą obiecaną chwałę niebiańską, którą on sam zapowiedział, mówiąc: Kto pójdzie za mną, nie zginie, lecz przejdzie ze śmierci do życia. Tak więc męka zbawiciela. Jest ratunkiem życia ludzkiego. Dlatego zechciał on umrzeć za nas, abyśmy wierząc w Niego, żyli wiecznie. Stał się na krótko jednym z nas, byśmy, dostąpiwszy obiecanej nam nieśmiertelności, żyli z Nim na zawsze. Taka jest, mówię, łaska niebiańskich tajemnic, taki dar paschy, taka upragniona doroczna uroczystość, taki początek odrodzenia wszystkiego. Dlatego zrodzeni przez święty kościół w życiodajnym zdroju, odrodzeni w niewinności dziecięcej, głośno się radują z czystego sumienia. Dlatego nieskazitelni ojcowie i skromne matki otrzymują dzięki wierze nowe, niezliczone potomstwo. Dlatego pod drzewem wiary, przy łonie nieskalanego źródła, jaśnieją świece. Dlatego nowoochrzczeni są uświęceni darem niebiańskiej zasługi. I nakarmieni przesławną tajemnicą duchowego sakramentu. Dlatego wspólnota jednego ludu Bożego, posilona na łonie świętego Kościoła, wielbi istotę Boga Jedynego i moc imienia Trójcy, śpiewając razem z prorokiem psalm tej uroczystości. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Lecz o jaki to dzień chodzi? Tym dniem, jest sam Pan Jezus Chrystus, On, który dał początek życiu, który jest źródłem i twórcą światła, On, który sam o sobie powiedział: Ja jestem dniem, a ten, kto chodzi za dnia, nie potknie się. To znaczy, ten, kto idzie we wszystkim za Chrystusem, po jego śladach, dojdzie bezpiecznie do progu wiekuistego światła. Oto Chrystus modlił się za nami do Ojca, kiedy jeszcze był na tym świecie. Ojcze, chcę, aby gdzie ja jestem, byli także i ci, którzy we mnie uwierzyli. I aby oni trwali w nas, jak Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie.